Witam wszystkich. Dzisiaj zapraszam na małą wyprawę wędkarską. Będziemy łowić lodu. Pogoda dzisiaj nam dopisuje, jest bezwiecznie. Słoneczko minus 4. Także warunki fajne są na połów z lodu. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj wykorzystam sobie zanętę z jesieni. Miałem ją zamrożoną w zamrażarce. Właśnie na okres zimowy. Dzisiaj sobie z tego skorzystam. Szkoda to wyrzucać. Zimą nie trzeba dużo nęcić. Trochę tylko wystarczy rzucić do przyrębla. Wykuję jeszcze kilka dziur w stronę głębszej wody. Żeby później tak tu nie hałasować. Zobaczymy, czy na głębszej wodzie coś będzie. W pierwszej kolejności próbuję na robaka i na spławiczek. Gdyby zaczęły brać okonie, to przerzucę się na wędkę z błystką podlodową. Tak będę próbował w różnych dziurach po kolei. To jest już troszeczkę głębiej. Nie dużo, ale jest. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje pod wodą. Specjalnie dzisiaj wziąłem tą obudowę wodoodporną. Chociaż kamerka GoPro Hero 9 sama w sobie jest wodoodporna. Ale przy tych mrozach zdarza się wyłączyć, nie wiem dlaczego. I do zimnej wody jak ją włożę, to czasami się wyłączy. Także w tej osłonie trochę i może będzie cieplej. Zobaczymy, co tam się dzieje pod lodem. Dobra, tu są same krzaki na dnie. Sobie odpuszczam to miejsce. Pójdę z tamtej strony.
Tam jest głębiej i z tego co pamiętam jest bardziej piaszczyste dno. Także idę zobaczyć z tamtej strony, tu jest pełno krzaków. Udało się. Najważniejsze, że są jakieś brania. Nie wiem, czy to będzie słychać, ale co chwilę trzeszczy lód. Takie pęknięcia idą. To podobno dobry znak. To znaczy, że lód ściąga i zmienia swoją objętość, pęka przez to. Jest pierwsza ryba. Malutka. Ale jest. Kłoteczkę.
słońce zaszło, zrobiło się już chłodniej, odczuwalne to zaraz się stało, ale nie jest źle, najważniejsze, że nie ma wiatru. Ubrania są, bardzo delikatne puknięcia, ciężko zaciąć tą rybę, ale zimą tak to jest. O, delikatnie przydusiło. Te rybki tak sobie delikatnie to skubią, że aż nie idzie zaciąć. Haczyk mam już taki mikro, ale jest przyjemnie. Kilka godzin spędzonych na takim łowisku w zimowych warunkach na pewno wychodzi na zdrowie bardziej niż siedzenie w domu. Nie ma, nie udało się. Najważniejsze, że są jakieś brania. Trzeba coś się napić na rozgrzewkę, bo się chłodno zrobiło. W bezruchu cały czas człowiek siedzi. Nie ma tak herbatka z termosu. No i tak spędzać wolny czas lubię. Ta chyba największa, jak na razie. Dobra, w ramach rozgrzewki wykuję sobie jeszcze jeden otwór na jeszcze głębszej wodzie. Zobaczymy, czy głęboko co siedzi. Tam są małe płoteczki, tak na 4 metrach. Tu już mi się wydaje, że będzie z 6 metrów. No dobra, na dzisiaj wystarczy. Już się zimno całkiem zrobiło. Ale czekam jeszcze jedna nagroda, przyjemność. Zrobię sobie ognisko i zjem kiełbaski. Dobra, trzeba nazbierać czegoś na rozpalenie ogniska.
Dobra, udało się rozpalić. Teraz sobie zrobię kij i kiełbaski będę robił. No, takie wyprawy to ja lubię. No, kiełbaski się robią. Cieplutko się zrobiło. Jemy dzisiaj w plenerze, także żadnych sztućców, noży, talerzyków, tylko jemy tak, jak to się je na biwaku. Kiełbacha w bułę, do tego musztarda i nic więcej nie potrzeba. Smacznego! No i nic, koniec przyjemności. Zasypię jeszcze to ognisko tutaj śniegiem. I koniec. Ogólnie w miejscu, w którym jestem, jest to wyspa i mam tutaj w planach latem spędzić jakąś nockę. Jest mega fajne miejsce. Nie ma dostępu z brzegu nigdzie, tylko trzeba łódką dopłynąć lub kajakiem, rowerkiem. Także na pewno jakaś nocka latem tu wpadnie. Ognisko zgaszone. Można wyruszać w drogę powrotną. Słońca już nie ma, to zupełnie inaczej się zrobiło. Na słoneczko, bo fajnie ciepło.
Ale i tak się rozgrzałem teraz po tym jedzeniu przy ognisku, fajnie ciepło było. Przyjemny weekend. Wyprawa wędkarska na lód udana. Niestety w moim regionie rzadko kiedy jest możliwość łowienia z lodu. Te zimy są ostatnio kiepskie u nas. Także jak raz, dwa razy w roku się uda wyjść na lód, połapać, to jest fajnie. To jestem zadowolony. Nic, jeszcze trochę, czekać trzeba do wiosny. Pełno takich pęknięć jest. Jak tam siedziałem, łowiłem, to było słychać jak pęka lód. Ale podobno to dobrze. Dzisiaj było minus 4, no to rozpierało go pewnie. Jeszcze słońce świeciło. Lód jest dosyć gruby. I już jestem na drugim brzegu. Już mam jakieś 200 metrów do samochodu. Także przeszedłem już najgorszy odcinek. No, na dzisiaj to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Na razie, cześć.